Witajcie. Chciałbym Was zaprosić na kolejny kurs. Będzie to kurs z Excela. Excel, jak wiecie, bardzo często jest wykorzystywany na maturze z informatyki. W zasadzie rok w rok, jak się cofniemy wstecz, to niemal zawsze przynajmniej jedno zadanie, niekiedy więcej, wykorzystuje Excel. To, na czym się skupimy, to może nie są takie podstawy, które gdzieś powinny być w gimnazjum, ale na tyle podstawy, że możecie zaczynać ten kurs no prawie jak od zera. Skupimy się na takich narzędziach, takich funkcjach, takich mechanizmach, które pozwolą Wam takie matury robić bez problemu. Oczywiście, jeżeli dobrze opanujecie te wszystkie metody, mechanizmy i funkcje i będą lotnie w Waszej głowie powstawały pomysły na rozwiązanie zadania. Jeżeli tak, to te narzędzia, które poznacie, które omówię, pozwolą Wam to zrobić. Jaka forma? Będziemy robić sobie zadania i podczas rozwiązywania jakiegoś zadania, czy to banalnego, czy trudniejszego, poznawać będziemy kolejne narzędzia, mechanizmy i funkcje, właśnie te, które do takiej matury spokojnie można będzie wykorzystać. Będziemy robili również takie zadania, które mogą się przydać w późniejszej pracy, na przykład takiej pracy w biurze. Przychodzi szef i mówi: słuchaj, masz tu 10 tysięcy naszych klientów w bazie danych, imię, nazwisko, adres. Szybciutko mi tu powiedz, ile klientów przypada na miasto, bo chcemy wiedzieć, gdzie mamy jakie zagęszczenie klientów, a gdzie nie mamy i trzeba uderzyć z reklamą. A ty mówisz: ojej, kiedy ja przejrzę 10 tysięcy klientów? Odpalasz Excel, uruchamiasz kilka funkcji. Program za ciebie mówi: w tym mieście tyle, w tym tyle, w tym tyle. Zapraszam.